W matematyce raz udowodnione twierdzenie na zawsze zachowuje swoją prawdziwość. Za chwilę przećwiczymy zastosowanie wiecznie prawdziwych wzorów na pola równoległoboku i rąbu. Przed nami pierwsze zadanie: obliczymy pole takiego równoległoboku. Zatrzymaj teraz lekcję i przypomnij sobie wzór, dzięki któremu obliczymy pole równoległoboku. Pole równoległoboku obliczymy mnożąc długość boku przez długość prostopadłej do niego wysokości. Zwróć uwagę, że na tym rysunku podane są długości dwóch boków. No to z której długości należy skorzystać, aby obliczyć pole tego równoległoboku? Jeszcze raz powtórzę, że litera A oznacza długość boku, do którego prostopadła jest wysokość o długości H. Wiemy już, że ten odcinek jest wysokością. Wysokość tego równoległoboku wynosi 4 cm. Ta wysokość z kolei jest prostopadła do tego boku, a nie do tego boku. W miejsce litery A wstawimy zatem 6 cm. To jest długość boku, do którego jest prostopadła nasza wysokość. Możemy zatem przejść do obliczeń. Mnożymy 6 cm przez 4 cm. 6 razy 4 to 24. Pole tego równoległoboku to 24 cm2.. Tym razem naszym zadaniem jest obliczenie pola takiego rąbu. Czy wiesz, z którego wzoru powinniśmy skorzystać? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Zwróć uwagę, że znamy jedynie długości przekątnych tego rąbu. Oznacza to, że będziemy musieli skorzystać ze wzoru, który wykorzystuje długości tych przekątnych. Przekątną o długości 8 cm oznaczmy małą literą e. Przekątną o długości 4 cm oznaczmy małą literą f. Aby obliczyć pole rąbu korzystając z długości przekątnych, należy pomnożyć te długości i wynik podzielić przez 2. W miejsce litery E wstawimy 8 cm, a w miejsce litery F wstawimy 4 cm. Co otrzymamy? W liczniku 8 cm razy 4 cm, a w mianowniku 2. Zwróć uwagę, że liczby 2 oraz 4 dzielą się przez 2. Mogę zatem skrócić te liczby. 2 podzielić przez 2 to 1, a 4 podzielić przez 2 to 2. 8 cm razy 2 cm to 16 cm kwadratowych a to podzielone przez 1 daje 16 cm kwadratowych. Pole tego rąbu wynosi 16 cm kwadratowych. Spójrz na kolejne zadanie. Jeden z boków równoległoboku o polu równym 91 cm kwadratowym ma długość 7 cm. Jaką długość ma wysokość opuszczona na ten bok? Z treści zadania wiemy, że pole tego równoległoboku to 91 cm2. Długość jednego z boków to 7 cm. My chcemy się dowiedzieć, jaką długość ma wysokość opuszczona na bok, którego długość to 7 cm. Spójrz teraz na rysunek pomocniczy. Znamy pole tego równoległoboku, wynosi 91 cm2. Znamy długość jednego z boków. Długość tego boku to 7 cm. My chcemy się dowiedzieć, jaką długość ma wysokość opuszczona na ten bok. Pamiętaj, że wysokość to odcinek prostopadły do boku. Wysokość oznaczamy małą literą h. Chcemy się dowiedzieć, jaka jest jej długość. Przypomnijmy sobie teraz, jak oblicza się pole równoległoboku. Pole równoległoboku obliczamy mnożąc długość jednego z boków przez długość prostopadłej do niego wysokości. Wiemy, że pole tego równoległoboku to 91 cm2. Znamy również długość jednego z boków. Wynosi ona 7 cm. Nie znamy jednak długości wysokości. Zastanów się teraz jaką długość należy pomnożyć przez 7 cm, aby otrzymać 91 cm kwadratowych. 7 razy 13 to 91. Gdy pomnożymy 7 cm przez 13 cm, to otrzymamy 91 cm kwadratowych. Wysokość prostopadła do boku o długości 7 cm ma długość 13 cm. Długość tej wysokości to 13 cm. Przed nami kolejne zadanie. Długość jednej z przekątnych rombu wynosi 16 cm. Druga przekątna jest o 4 cm krótsza. Oblicz pole rombu. Zastanówmy się najpierw, jaki jest wzór na pole rombu, który korzysta z długości przekątnych. Przyjmijmy, że litery E oraz F będą oznaczały długości przekątnych. Pole rąbu obliczymy mnożąc te długości i dzieląc wynik przez 2. Z treści zadania wiemy, że długość jednej z przekątnych rombu wynosi 16 cm. Zapiszmy więc, że E równa się 16 cm. Z treści zadania wiemy również, że druga przekątna jest o 4 cm krótsza, jaką zatem ma długość? 16 odjąć 4 to 12, czyli ma długość równą 12 cm. Czy możemy już obliczyć pole tego rąbu? Możemy. Znamy długości obu przekątnych. W liczniku otrzymamy 16 cm razy 12 cm, a w mianowniku przepisujemy liczbę 2. Skrócę teraz te dwie liczby, ponieważ obie dzielą się przez 2. 2 podzielić przez 2 to 1, a 16 podzielić przez 2 to 8. 8 cm razy 12 cm to 96 cm2, a to podzielić przez 1 równa się 96 cm kwadratowych. Tyle wynosi pole rąbu, którego długość jednej z przekątnych wynosi 16 cm, a długość drugiej przekątnej jest o 4 cm krótsza. To już ostatnie zadanie w tej lekcji. Pole rąbu wynosi 32 cm2, a długość jednej z przekątnych wynosi 16 cm. Jaką długość ma druga przekątna? Pole rąbu obliczamy mnożąc długości dwóch przekątnych, które do tej pory oznaczaliśmy literami E oraz F i dzieląc ten iloczyn przez 2. Z treści zadania wiemy, że pole rąbu wynosi 32 cm2, a długość jednej z przekątnych wynosi 16 cm. Skoro pole wynosi 32 cm2, to w miejsce wielkiej litery P, które oznacza pole, możemy wpisać 32 cm2. Obok narysuję jeszcze kreskę ułamkową i pod spodem przepiszę liczbę 2. Długość jednej z przekątnych podkreśliłem kolorem czerwonym. W miejsce litery E, która oznacza długość jednej z dwóch przekątnych, możemy wpisać więc 16 cm. Nie znamy zatem długości drugiej przekątnej, która jest oznaczona małą literą f. Zastanówmy się teraz, jaka liczba podzielona przez 2 da nam liczbę 32? Tą liczbą jest liczba 64. 64 podzielić przez 2 to 32. Jeśli 16 cm pomnożymy przez 4 cm, to otrzymamy 64 cm2. Aby wszystkie zapisy były poprawne, należy jeszcze narysować kreskę ułamkową i w mianowniku zapisać liczbę 2. 16 cm razy 4 cm to 64 cm2 i to podzielić przez 2 da nam 32 cm kwadratowe. Widzisz zatem, że długość drugiej przekątnej to 4 cm. Zapiszmy to. F równa się 4 cm. Długość drugiej przekątnej to 4 cm. Pole równoległoboku obliczysz mnożąc długość podstawy przez długość wysokości opuszczonej na tę podstawę. Pole rąbu możesz obliczyć korzystając ze wzoru na pole równoległoboku lub ze wzoru na pole rąbu wykorzystującego długości przekątnych. Wybór wzoru zależy od tego, jakie masz dane. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o polach figur oraz do zasubskrybowania naszego kanału. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv.